Witam w kolejnym vlogu z codziennych obowiązków. Wypuszczam krowy. Wychać, Krzysiu. No. To ty zostajesz. Jałówek nie wypuszczam. Cielaki zawsze zostają. Idź pić, no. Ta wysokocielna niedługo do cielenia. No. No. Jak widać, to obornik wybierałem turem. Są drzwi, tylko muszę tu trochę przesypać ziemią, żeby woda nie wciekała. Gdy wypuszczam resztę. Tu się błoto niestety zrobiło. Ale tak ma być. Dobra, wychodź. O, byłaś. Tu jeszcze byk mieszka. Z nią. Ona jest cielna raczej, to także biedy nie będzie. Może mieszkać, póki się nie zapuści. Potem ja odłączę tego byka. Wychodź, Basiu. Ta coś podejrzanie dużo mleka ma. Chociaż ona termin ma na grudzień, na początek. Ta siwo-biała. Ta na sprzedaż będzie. 13 lat, nie zaciela się na opas, no. Właśnie ze spraw bieżących. Tutaj ściółka luzem wszystko. To w belach. To z zeszłego roku leży. I siano kiszonka. Jeszcze owijałem przedwczoraj do 3 w nocy. Wczoraj robiłem śrutę, to już ledwo co dawałem radę żyć wszystko samemu. Znaczy tam trochę siostra mi pomogła w transporcie. Owijać to owijałem sam. Będę musiał poprosić kogoś ze znajomych, żeby mi to poustawił, bo wiadomo, nie mam czym, nie ma chwytaka do bel. O, już. Czy jakiś badyl zostaje? No to nic. Razem wszystkich sztuk, tu stoi 50, tu jest ponad 50, zdaje się. Razem jest, jeszcze tam dalej są, za ogrodzeniem, za tymi gratami, także jest razem 120 parę sztuk z samej sianokiszonki. Mam jeszcze 250 bel siana niecałe, bo już trochę tam dawałem. Także wygląda to tak. Jedzenia mam zapas zrobiony dużo. Nie nagrywałem nic, bo nie miałem jak. Jakoś muszę przejść szybko, żeby tutaj krowa się nie pchała w belę, ale nie idzie. Dobra, odezwę się za chwilę, bo muszę je pogonić dalej tam na pastwisko. Na razie niech tu nie chodzą. Trzeba te bele poustawiać i będą tu dojadać resztę trawy. O! Jedź, Mindy. Jedyna sztuka na pastwisku jak na razie, która jakoś wygląda. Bo to już jest to, co chcę uzyskać mniej więcej. Z czasem będą tylko takie zostawały, resztę odrzut. Muszę to Krysię odgonić. Głupio dupę, bo podziurawi belę. Odejdź. Tego bym chciał uniknąć. Nie ma dziury. Dobra, wypierda. Wychodź. Jadę klął. No. Idź. A. Idź, stara klępo. A. Wypadł. Szczytał, głupio. Tu duża trawa została, tam już wyjadły. Ale muszę tutaj właśnie te porządki porobić. Wtedy dojedzą, nie piekarnie. Idź. To jest od tej najstarszej krowy. Wredna cholera to. Każda krowa tutaj ma swój charakter. Upierdliwe takie niektóre, bo nie chcą się słuchać, chcą dowodzić. Tak jak mówiłem, jeszcze tu mam belę.
To takie z koniczyny, z pierwszego pokosu jedyne. Teraz zostawiamy. Dobra. Teraz tylko wyjdę. Dobra. No to już nie za bardzo jest co jeść, ale dłubią się. Postawiłem im taką siano kiszonkę. Nie do końca jeszcze nawet to zakisło, ale właśnie byk raz uciekł i przedziurawił belę. Także dane, które to już teraz będą trzeci dzień jadły. Na razie dwa dni to dłubią i tyle im zajęło, bo właśnie ten tutaj dowodzi. Największy czorcz w całym stadzie i wszystkich odgania, musi ona się nażreć, to one przyjdą może. Zresztą nieważne. No i dobra, tak pasą się jeszcze, wiadomo, trzy sztuki dużych i jedna ta mała jałówka. Nie wychodzą na razie, bo jest mało pastwiska. Dla tych, co się przejmują, zaraz podcielę tutaj u tych byczków. To po prostu często mokro się robi. Mała powierzchnia, cielaki już nie małe. No ten już skończył. Tyle samo dostali, gdzieś około 4 litry. I tak piją 3 razy dziennie. Mleko panu sypie na te 4 litry dwie szklanki, nie wiem, to dużo, mało. Chyba w sam raz. Źle nie wyglądają. Ten nawet dobry jest. Stało się trochę, pomyliłem jak kupowałem, miała być limoze, wyszła czerwona HF-ka. Ta bardzo ładna i ta jest mniejsza sporo, bo jest dużo młodsza. To nie ma się co sugerować, zresztą biała od tej czerwonej też jest sporo młodsza. Tą odganiają, muszą się nażłopać te starsze i dopiero je dopuszczą. Naleję do pełnej, takim zostawię na jakiś czas. Później przyjdę, zabiorę.